Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj lecę dalej z edycją Rosja 2018. Otworzę sobie dzisiaj mini puszkę kolekcjonera. Tu możecie zobaczyć, ile ona kosztuje. Zawiera ona cztery saszetki z kartami, a także dwie karty z edycji limitowanej. Także sobie tą puszkę teraz tutaj otworzę. Ale zanim ją otworzę, to mam do Was tutaj jedną taką informację. Otóż kilka osób się mnie pytało ostatnio, czy z tej edycji Rosja 2018 zrobiłbym taki turniej na moim kanale, jaki robiłem ostatnio z ekstraklasy. I myślę, że taki turniej zrobię, tylko że ten turniej będzie dopiero w kwietniu. Z tego względu, że saszetki z tej edycji są niestety dosyć drogie, a akurat teraz mam dosyć sporo wydatków. Ale 30 marca będę miał, powiedzmy, wypłatę, i wtedy w kwietniu będę mógł pozwolić sobie na zakup większej ilości tych właśnie saszetek. I taki turniej na pewno będę chciał zrobić. Także tą puszeczkę tutaj otwieramy, no i zobaczymy, co my tutaj mamy. Tu już widzicie limitki, zaraz wam to oczywiście pokażę. No i puszeczka jest naprawdę bardzo fajna, bo jak widzicie, ona jest na tych zawiasach. Fajnie się zamyka. No i mamy na puszce ten oczywiście motyw graficzny z Rosji. A więc ten kreml, ten cały plac, plac czerwony, te cerkwie. Także, jakby nawet zakryć ten napis Rosja 2018, to z daleka widać, że ta puszka, ta edycja związana jest właśnie z tym mundialem z Rosji. No a co my tu mamy? Oczywiście dwie karty limitowane. Jest tu Javier Hernandez Chicharito z Meksyku oczywiście. I druga limitka. O proszę, drugi Meksykanin, a więc no... Fajna, fajna, ciekawa sytuacja. Dwóch Meksykaninów trafiłem w tej mini puszce, bo jest tu Hirving Lozano piłkarz, który, młody piłkarz, który w tym sezonie wiem, że jest naprawdę bardzo dobrej formie w lidze holenderskiej w PSW Eighthowen bodajże gra. Także dwóch piłkarzy reprezentacji Meksyku mi się trafiło. Fajna sytuacja. Nie wiem, czy ktoś z Was tak miał. No, ale mamy oczywiście jeszcze do otwarcia cztery saszetki. Liczę, że w tych czterech saszetkach uda się trafić coś fajnego, bo otwierałem ostatnio zestaw startowy i tam niestety tych dobrych trafów bardzo nie było. Mam nadzieję, że tu będzie. Na co polujemy? No to możecie się domyśleć. Także lecimy. Już nie przedłużam, bo 3 minuty na początek. Bazówki, oczywiście, Andre Gomez z Portugalii. Jest Brozowicz z Chorwacji, piłkarz z Hiszpanii, Real Madrid Marco Asensio. Jest także Angel Di Maria, oczywiście, z Argentyny. No i mamy kartę specjalną. No i niestety zaczęło się od fansa, bo te fansy trafiają się no. W co drugiej saszetce, ale fajne one są, takie fajnie wyglądają. Jest to John Obi i Mikel z Nigerii. I tu jeszcze jedna karta jest to Starich z Anglii. Także na razie fansa mamy trzy saszetki, a więc no jest szansa, że trafi się coś tutaj lepszego. Mam taką oczywiście nadzieję. No i co byśmy tu mieli? Mamy tutaj Lorisa, oczywiście z Francji bramkarza, jest karta specjalna jakaś. E, mamy tutaj Bertranda z Anglii. Funes Mori z Argentyny. Ginter z Niemiec. No i mamy Gelfiego Sigurdssona z Islandii. Islandia debiutant na mundialu, ale nie wiadomo czy Sigurdsson będzie grał na mundialu, bo wiem, że teraz miał kontuzję. A tu mamy kartę specjalną. Jest to golstopper Thibaut Courtois z Belgii. No naprawdę fajna karta. Courtois naprawdę znakomity bramkarz, no ale niestety ostatnio w tym meczu z Barceloną w Lidze Mistrzów się nie popisał. Puścił kilka naprawdę takich dosyć, no co tu dużo mówić sławych goli. Dwie saszetki za nami, dwie jeszcze przede mną. Także zobaczymy, co my tutaj mamy. Na razie mamy z Australii bramkarz, e, oczywiście na bazówce Ryan. Jest Yamaguchi z Japonii, e, Huang, Hichan. Korea Południowa e, teraz będzie naszym rywalem w meczu towarzyskim. Jest Nigeria, o proszę. E, z Nigerią też Polska właśnie będzie teraz grać. Elderson Heggie i kolejna karta specjalna. Znowu mamy bramkarza, golstopper. Rui Patricio z Portugalii, więc e, dwóch golstoperów mi się trafiło, a więc no już jest Trochę lepiej niż w tym zestawie startowym, ale to jeszcze nie jest to, o co by mi chodziło. Tu mamy jeszcze piłkarza z gospodarza, czyli Rosji, Fedor Kurdiaszow. No i ostatnia saszetka. Zobaczymy, czy tu się trafi coś fajnego, ale znając moje szczęście, to pewnie tutaj będzie, będzie pusty przebieg, bo puste przebiegi też się oczywiście w tej edycji zdarzają. Na razie mamy piłkarza z Japonii. Nagatomo. Dris Martens z Belgii. Julian Draxler, Niemcy. Znowu Japończyk. Haraguchi. O, proszę, mamy Fansa. Angel Di Maria też mi się trafił właśnie w tej puszce, tylko że na bazówce. A więc mamy Fansa nie jest najgorzej, bo mógł być zawsze pusty przebieg, ale mogło być oczywiście lepiej no nadal czekam aż trafi jakąś lepszą kartę, tutaj jeszcze mamy jednego Argentyńczyka Angela Correa także to by było tyle jeżeli chodzi o tą mini puszkę, takie oto karty trafiłem dwóch, na dwóch limitkach dwóch piłkarzy z Meksyku, także ciekawa sytuacja, no i to tyle w tym odcinku ode mnie tak, jak mówiłem na początku, teraz dopiero, dopiero w kwietniu będzie więcej tych saszetek u mnie z Rosji. Natomiast na pewno gdzieś tak co 3-4 dni teraz będę otwierał albo jakąś puszkę, albo jakąś blisterkę, albo multipaka. Także myślę, że w poniedziałek będzie kolejny odcinek z tej Rosji. Także trzymajcie się, pozdrawiam Was, cześć.